Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Maciek, jak oceniasz tutaj te skoki? Jak ci się w ogóle skacze tutaj w ku samowróce? Skoki może nie rewelacyjne, ale na pewno już trochę lepsze jak Lillehammer. No, czuję, że to idzie do przodu, bo te skoki są na pewno dużo lepsze jak w zeszłym roku. Te odległości już też nie są jakieś złe, ale cały czas trochę brakuje. A czego dokładnie brakuje? Odległości, metrów brakuje. Ale czego, jeśli chodzi o skoki? Co zrobić, żeby te odległości były lepsze? Na pewno trzeba się lepiej odbić. Troszkę to odbicie musi być takie wydłużone, troszkę bardziej swobodne, płynne, a zarazem mocniejsze, żeby ten próg lepiej po prostu oddał i wtedy wszystko powinno być dobrze. Czuję, że pomogły ci te treningi w Lillehammer? Tak, na pewno. Udało się tam parę rzeczy poustawiać, na przykład dojazd, parę rzeczy przetestować, jeśli chodzi o sprzęt i myślę, że te treningi nam dużo dały. Tutaj wczoraj skakałeś też, tak? Jak tutaj się trenowało na tej skoczni wczoraj? Tak, skakaliśmy w sumie nie wszyscy, bo skakałem tylko ja, Piotrek i Kamil, reszta odpoczywała. No, warunki wczoraj były dobre, na pewno lepsze jak dzisiaj, bo prawie w ogóle nie wiało, co było chyba fenomenem na tej skoczni. Ale nie skakało się łatwo, no, było zimno, czyli te skoki, ze skoku na skok po prostu było coraz zimniej. Skoki nie wyglądały może jakoś źle, ale były gorsze jak dzisiaj. Wynikało to chyba po prostu ze zmęczenia po podróży, ale no, udało się wjeździć w tą skocznię, troszkę ją wyczuć. Myślę, że to też dzisiaj procentowało. Przed nami konkurs drużynowy. Jaka jest atmosfera właśnie w drużynie przed tym konkursem? No i jak ty się na to zapatrujesz? Cieszysz się na te zawody? Tak, cieszę się. W sumie dla nas to będą pierwsze zawody drużynowe w tym sezonie, bo w Miksie nie startowaliśmy. No, atmosfera myślę, że jest dobra, ale jest cały czas taka napięta. No, nie do końca jest luźna, bo widać, że wszyscy bardzo chcą coś osiągnąć, chcą, żeby było lepiej, a jednak nie wszystko idzie po naszej myśli, także mamy nadzieję, że jutro uda się osiągnąć taki wynik, który nam pozwoli właśnie wrzucić na taki luz i już tylko iść do przodu. Liczysz na to, że startujesz jutro? Tak, liczę na to. Dziękuję i życzę jutro powodzenia. Dziękuję.